Równo 10 lat temu stała się to, a to jest w sumie chyba najbardziej ikoniczna akcja w League of Legends w historii. Pamiętam, jak miałem 12 lat i oglądałem to i tak myślę, ja pierdolę, co jest? Taki podjarany wtedy byłem. Jeszcze było chwilę przed tym, jak Kasemi był najbardziej OP czempionem. I jak go tu kajtował fajnie. A zobaczcie, jak oni się ruszają. Wolno i na chillu. I w ogóle jeszcze jak ta gra wyglądała kiedyś. I skończyli. I zaraz Ocelot będzie płakał. Pomyślisz, że wtedy to był największy streamer i jeden z lepszych milionerów na świecie, a teraz jest wielkim milionerem i się odkleił i ma kryzys wieku średniego i choruje na tejtozę.